Będzie remont na ulicy Zwycięstwa w Knurowie, wcale jednak nie drogi, a jedynie chodnika. Miasto ma wybudować na tej drodze wojewódzkiej numer 924 chodnik i wykonać oświetlenie. Aktualnie trwa przetarg na tę inwestycję. Ulica Zwycięstwa w Knurowie to droga wojewódzka numer 924. Na większości jej długości jest już chodnik, jednak są miejsca, gdzie piesi muszą przechadzać się poboczem tej ruchliwej jezdni. Jednak jeszcze w tym roku chodnik pojawi się na całej długości Zwycięstwa. W tym roku zamierzamy wyremontować kolejny odcinek chodnika przy ulicy Zwycięstwa. To jest odcinek od ulicy Rybnickiej do posesji numer 17 przy ulicy Zwycięstwa. Ulica Zwycięstwa nie jest jednak drogą miejską, lecz wojewódzką. By rozpocząć remont, potrzeba było uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich, które trwały kilka miesięcy. Ostatecznie zawarto porozumienie, na mocy którego gmina oraz województwo śląskie sfinansują po połowie budowę chodnika, którego koszt szacunkowy wynosi 700 tysięcy złotych. W ramach planowanych robót wykonana zostanie nowa nawierzchnia chodnika, ponadto wybudowany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej, jak również oświetlenie uliczne na tym odcinku. Miasto chce też wymienić fragmenty nawierzchni, która jest bardzo zdeformowana ze względu na szkody górnicze. Ma więc być wymieniony pas o szerokości 1,5 metra. W tej chwili jesteśmy na etapie przetargu. Na razie jeszcze nie jest podpisana umowa z wykonawcą i sądzę, że do końca lipca ta umowa zostanie podpisana. Później wyłoniony wykonawca musi przedstawić organizację ruchu na czas remontu i jeśli ta zostanie zaakceptowana przez urzędników, wówczas prace ruszą. Większych utrudnień dla kierowców nie przewidujemy, zapewniają w Knurowskim Magistracie. Czy jednak w ramach prac nie można przeprowadzić od razu kompleksowego remontu bardzo zniszczonej drogi? Nie mamy na to ani zgody, ani środków, mówią knurowscy urzędnicy. Mamy natomiast opracowaną dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania ulicy Zwycięstwa z ulicą Lignozy, z tym, że tutaj na razie trwa jeszcze faza uzgodnień dotyczących czy przygotowania materiałów dotyczących podziału geodezyjnego, potem uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji. Dopiero po podpisaniu z Urzędem Marszałkowskim i Powiatem Gliwickim byłaby możliwa przebudowa skrzyżowania, a dokładnie mogłoby powstać w tym miejscu rondo, wyjaśnia naczelnik Wydziału Remontów Knurowskiego Urzędu Ewa Szczypka. Póki co budowa chodnika ma się rozpocząć po wakacjach, a zakończyć pod koniec października.